Cześć, z tej strony Maciej Borowicz, witamy Was w Pachura Moto Center w Środzie Wielkopolskiej. Nie bez powodu dzisiaj stoję z parasolem, dlatego że pada deszcz, to było nieplanowane, ale planowane było to, że mamy M5 Competition, który stoi zaraz obok mnie, zaraz je zobaczycie. Mieliśmy je testować, ale w tych warunkach jedyne co możemy zrobić to polatać bokiem, co nie byłoby chyba spodziewane na naszych polskich drogach przy tych warunkach. Dobra, walisz ten parasol, teraz Was słyszę i siebie słyszę. Witam serdecznie. Cześć Macieju, witam. Patryk, ponownie Pachura Moto Center. Patryka znacie, co my tutaj mamy dzisiaj? Proszę Pana, ja widzę Akrapowicza, którego reklamowałeś wcześniej. Tak, fantastyczny układ wydechowy, tytanowy. Za chwilę pokażemy go na podnośniku, jaki już ma piękny kolor, ponieważ od wczoraj pracuję już nad tym autem. Mhm. W tym momencie mamy grubo ponad 700 koni. Jeszcze jest ciepły. Bardzo fajny kolor Marina Blue Bay. O, przygotowany. To się w ogóle kojarzy z wakacjami. Blue Bay, jak wiecie, Blue Bay, zatoka, wakacje, to jest taki wakacyjny kolor. Tylko pogoda wakacyjna. Niekoniecznie pasujący do akurat aury zewnętrznej dzisiaj, ale no, wracając do wydechu, wracając do tego, co dołożyliście do tego auta. Dołożyliśmy w sumie. Tak. Dołożyliśmy dodatkową moc. Co ważne, to już jest auto po delikatnym faceliftingu. Mamy nowy kokpit i te auta przez nowe normy spalin nie strzelają nam fajnie z wydechu. Czy strzela, czy nie strzela? Teraz już strzela, bo teraz już... Akurat bidy nie ma tutaj, no to musi strzelać. Nie, teraz już jest też naprawdę jest dobrze. Seryjnie to auto 2019, drugiej połowy 2019 roku. Przestało mieć fajny dźwięk z wydechu, przestało mieć fajne strzały w trybie Sport Plus. My to naprawiliśmy. A wiesz, że teraz niektórzy z widzów chcieliby założyć takie słuchawki, jak ja mam teraz, bo mogą nie wierzyć. Wiem, że bym się kłócił, że tak coś strzelało. Gdzieś oglądałem teścik, coś strzelało. Ale to było auto na pewno przed połową 2019 roku. My zastosowaliśmy kompletny układ wydechowy Akrapowicz Evolution. Znacznie poprawił nam dźwięk. Zrobiliśmy nowe oprogramowanie do tego samochodu. Teraz w trybie Sport Plus naprawdę fajnie strzela. W trybie Sport jest to delikatnie, a w podstawowym trybie mamy ciszę, nie ma żadnych strzałów z wydechów. Co ważne, jest to tak zrobione jak w poprzednim M5 przed faceliftingiem. Jest to bezpieczne dla silnika. No dodatkowo zrobiliśmy troszeczkę więcej mocy i trochę więcej momentu obrotowego. Chcieliśmy zrobić dzisiaj pomiary, pokazać, że tym autem da się przyspieszyć poniżej 3 sekund. Pojeździć dzisiaj i tak. Poniżej 3 sekund do setki, no ale niestety aura nam nie sprzyja. Ale da się to zrobić. Da się to zrobić na pewno po Twoim, nawet jeszcze przed chyba. Znaczy, mam takie auto przed pomierzone, nie dokładnie ten egzemplarz, ale taki sam. Tam mamy 2,9 do setki i w granicach 5, 7, 100-200, więc naprawdę szybki samochód. Tu mamy tą samą specyfikację, więc auto powinno podobnie przyspieszać. Wyobrażacie sobie to? 750 koni na deszczu, na mokrej drodze dzisiaj? A, tu może być nawet więcej. W Środzie Wielkopolskiej? Ja myślę, że ten kolor samochodu to sygnały z tyłu cały czas by latały. Uciekliby, nie? My jeździmy zgodnie z przepisami, więc wyjedziemy, pokażemy jak auto się jedzie. 0, 90, no i to wszystko, co dzisiaj możemy zrobić. Mam nadzieję, że będziecie mogli posłuchać, jak to gada, bo naprawdę to gada świetnie i strzela. No deszcz pada, to mógłbym powiedzieć, że po prostu tam pada deszcz, a tu jest burza. Z racji, słuchajcie, że w tym samochodzie po prostu z tym samochodem no bidy nie ma, no to też jak nie ma bidy, to krzywa przyrostu jest równoznaczna do krzywej przychodu rodziny Szymowskich po pandemii w Polsce. Profesor Patryk Pachura zaprezentuje nam krzywą przyrostu, prawie jak meteorolog, zważając na ten deszcz dzisiaj. No dobra, poważnie. Nie, tak poważnie to jest naprawdę rewelacyjnie, bo mamy ponad 970 Nm, to już jest naprawdę grubo. Auto seryjnie legitymowało się mocą 625. Powinno mieć 625, mamy tutaj więcej, mamy 633 konie zmierzone. Ale zmierzone na hamowni, czyli w tych warunkach maksymalnie komfortowych. Tak, chodzi o to, że mamy dobre temperatury, jest poniżej 20 stopni, dużo tlenu w powietrzu, więc było ok. Mamy ponad 780 Nm w serii, gdzie auto powinno mieć 750, więc tutaj też mamy nadwyżkę mocy. Jest dobrze, bo auto jest zatankowane dobrym paliwem, 98. To też jest bardzo istotne. Problemy z pomiarami zaczęły nam się pojawiać dopiero po dodaniu mocy i momentu obrotowego, ze względu na to, że to auto mierzymy tylko w trybie tylnonapędowym, w momencie, kiedy mamy już ponad 970 Nm. Mhm. Nie jest to takie proste do zmierzenia, więc musimy korzystać z wysokich biegów. Dlatego moc, którą zmierzyliśmy na tym pomiarze, mamy tylko 732 konie, ale jest to przy
5900 obrotów na minutę, gdzie ten silnik nam się kręci grubo ponad jeszcze 1000 obrotów do góry. Jak popatrzysz na tą krzywą, ona by nam zdecydowanie wzrastała, więc spokojnie mielibyśmy ponad 750 koni. Próbowałem dzisiaj zmierzyć to na niższym biegu, ale niestety opona nie była w stanie się tak przykleić do rolki i mieliśmy po prostu poślizg, ze względu na to, że właściciel chciałby się cieszyć nową mocą, musimy niedługo oddać ten samochód. Nie było możliwości zmierzenia go na niższym biegu, ale jestem przekonany, że bez problemu ma grubo ponad 750 koni. Moment obrotowy jest prawidłowo zmierzony ze względu na to, że powyżej 4000 obrotów. Ten moment już utrzymujemy na pewnym poziomie, później on oczywiście spada, ale jest to naprawdę petarda. No to jest taki super sportowy samochód, nie? Super sportowy sedanie, sedan. Super którego sportowy, się nie spodziewasz. Super sportowy sedan, którego się nie spodziewasz i on też nie wygląda. Seba Pachura przecież miał w swojej trójce zamontowane takie super turbo urządzenie, nie? Tak, mój brat ma kompresor, tam jest dużo mniejszy moment obrotowy, ale mocy niewiele mniej, bo jak na trójkę jest dużo, bo jest 630 ponad koni. Lżejsze auto, ale... Ale lżejsze auto i tylko na tył napęd, a tutaj możemy sobie dołączyć przód. To jest chyba pierwsza MK na 4 napęd, tak? Tak, M5 zdecydowanie i też nie kojarzę, żeby wcześniej producent wypuścił jakąkolwiek z napędem na 4 koła. Jakby przyłączyła się na tak, koła. To jest rewelacyjne, ale ciekawostka dla was. Przy tych wartościach, jak gdyby ja osobiście uważam, że napęd na 4 koła jest już niezbędny, no bo jak mamy prawie 1000 Nm, grubo ponad 700 koni, ciężko jest to przenieść na tył. Zresztą dlatego mieliśmy problemy ze zmierzeniem tego auta. Witajcie, jesteśmy na warsztacie. Tego warsztatu jeszcze nie widzieliście, bo to jest trzeci odcinek, ale warsztatu jeszcze nie graliśmy, dlatego gramy pierwszy raz warsztat na trzecim odcinku. I idziemy teraz do Patryka, który wymienił super wydech. Słoweński wydech. Po słoweńsku jest Doberdan. 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 Dzień dobry. Doberdan, a układ wydechowy po słoweńsku to jest ispustni system. Ispustni. I spustni. Ja nie jestem pewien, czy on dobrze mówi, nieważne. Ale... W pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, że Patryk ma AC Schnitzer, to jest... Niemiecki tuner. Niemiecki tuner i dzięki temu, że mamy AC Schnitzera, możemy robić BM-ki. Tego nie powiedzieliśmy na hamowni, a to jest bardzo ważne. Do tej pory Abt figurował wszędzie tutaj, a od niedawna jest AC Schnitzer. I można robić takie BM-ki, którą też widzicie, a teraz od spodu ją oglądacie. Tak, z ciekawostek mamy też oczywiście rozwiązania do tego auta AC Schnitzera, tylko tutaj klientowi najbardziej zależało na dźwięku układu wydechowego i na tym, żeby mieć strzały z wydechu. Tak, żeby ten dźwięk fajnie strzelał w trybie szczególnie Sport Plus. Tego nie da się zrobić zewnętrznym komputerem, to trzeba zrobić zmieniając fabryczne oprogramowanie. Dlatego tutaj mamy zastosowany nasz autorski program. I do tego mamy układ wydechowy tytanowy Akrapowicza w wersji Evolution, czyli najbardziej rozbudowany. I to nam daje naprawdę niesamowity dźwięk. Oczywiście zwiększa nam to moc. Dodatkowo mamy też odleżone auto o 12 kg, bo cały układ wydechowy wykonany jest z tytanu. Jedyną wadą tego rozwiązania chyba jest cena. Bo mamy ponad 40 tysięcy za układ wydechowy, więc nie jest to mało. Ale wierzcie mi, naprawdę ten układ wydechowy wart jest swojej ceny. Nie jest duża kwota przy tej cenie, prawda? Jest to akceptowalne, jak widać, mamy na to klientów. Jest to coś warte swojej ceny. No to jest to, o czym mówiliśmy, że jakby w tej fabrycznej wersji poliftingu w 2020-2019 tego strzelania z wydechu nie ma. Ale z tego układu ispustny system jest. To oprogramowanie jest totalnie bezpieczne, które my tutaj wykonujemy, ponieważ wszystkie limitery są zachowane i w momencie, kiedy temperatura na przykład na interkolerach wzrasta nam powyżej 50 stopni, ta moc automatycznie jest obniżana. Wrzucimy taki krótki wykresik, pokażę wam, jak ta moc wzrasta. Jak tutaj widzicie, w momencie, kiedy temperatura na dolocie nam wzrasta, ta moc już też nie jest generowana i praktycznie zostaje nam na seryjnym poziomie. Wszystkie limitery, które służą bezpieczeństwu, zostały tutaj zachowane, więc ten soft jest totalnie bezpieczny i to jest u nas priorytet. Nie może być tak, że klient będzie jechał, zasuwał tym autem i coś się gwarancja stanie. Gwarancja na pojazd cały czas jest, prawda? Gwarancja na pojazd jest. Na układ wydechowy? Na układ wydechowy też. Okay. Co jeszcze bardzo lubię w nowych układach Akrapowicza, po hamowni naprawdę dostają fajnego koloru. Taki tęczowy kolor nam się tutaj pojawia, bo tytan przy odpowiednich temperaturach zaczyna nam nabierać takiej fajnej barwy. No, mnie się to mega, mega podoba, fajnie to wygląda. No, ale oczywiście do momentu, kiedy nie wyjedziemy teraz w tą ponurą pogodę, no już nie będzie tak fajnie, będzie brudno. Taki układ wydechowy jest jak biżuteria dla auta. A Akrapowicz to jest jedyna firma, która potrafi wyginać tytan i robi na przykład kolanko 90 stopni
bez spawania. Jak popatrzysz wszystkie inne układy tytanowe, wydechowe, zawsze jest przycięcie i spaw. To jest naprawdę technologia, którą tylko oni potrafią zrobić to na świecie. Znaczy to widać też po tym układzie wydechowym, nie? Że jakby to kolanko jest tutaj cięte, tu akurat nie. Tak, ale ten jest jeszcze stalowy, nie? Więc stal się dał. To jest fabryczny, tutaj mamy dodatkowe filtry, które zdecydowanie nam wyciszają auto. Co? Jakby ktoś potrzebował taki układ wydechowy, to mamy na sprzedaż, nie? Także... Mamy ich dużo. Będzie G-klasa z takim układem wydechowym. Nie, w sensie nie, ten też mamy, ale ten jest jakby już zdemontowany i jakby ktoś potrzebował do swojej M-ki, no to... Taki cichy. Jakby ktoś chciał mieć M5 takie 520D, to ten jest idealny wydech. Dzwońcie do mnie, zatwierdzę rabat. To słowiański przykuc taki przy BMC, bo BMK kojarzy się niestety w Europie Wschodniej z takim słowiańskim przykucem i raperami. Sprawdzimy teraz. Słuchajcie, nie ma burzy, ale burza jest z Pachura Motocenter. Nie wiem, czy dało się to zarejestrować na mikrofonie, ale jest masakra, to jest piorunujące wrażenie. Kończymy o układzie wydechowym. Od spodu widzicie, jak fajnie auto wygląda. Jest naprawdę świeża nówka. No jeszcze dobrze nie dojechana, co nie? Ale czas ją dojechać i sprawdzimy ją zaraz w tych warunkach pogodowych, które są na zewnątrz. Pokrótce, bo musimy zaraz to auto oddać. Mam nadzieję, że klient się spóźni, bo latamy nim dłużej. Zabela nie rozpieszcza, ale mnie rozpieszcza widok kierowców z naprzeciwka. Jak wjeżdżaliśmy przed chwilą, jest duży korek z naprzeciwka, tego pewnie nie będzie widać, bo nie widać. I spojrzenia są. Ta Marina Blue Bay przykuwa wzrok. Tym bardziej w takiej aurze, kiedy jest szaro, buro i ponuro. Z czego jestem bardzo zadowolony. W tym momencie jedziemy na takim najbardziej spokojnym trybie. Jest naprawdę komfortowo. Tutaj nie mamy żadnych strzałów z wydechów. Auto nam płynie. Mimo, że to jest najbardziej ekstremalna wersja M5. Oczywiście nie jest to S-klasa, czy powiedzmy BMW serii 7. My też nie jesteśmy tacy, żeby przy 12 na godzinę jakby strzelać z wydechu, aby robić problem pod materiałami budowlanymi gdzieś tutaj czy w jednym i drugim sklepie, co nie? Mamy fajny pomruk wydechu, ale on absolutnie nie jest męczący. Kolejna właśnie zaleta wydechów Akrapowicza. Mamy układ wydechowy, widziałeś naprawdę konkretny, który wymieniliśmy i często się zdarza tak, że klienci wybierają sobie jakiś fajny układ wydechowy, który podoba mu się na YouTubie, bo super brzmi. Po czym przejdzie się, oczywiście wraca do domu, jest ekstra, bo jest hałas tutaj, piękne brzmienie. Tak, ale robi jedną trasę nad morze i stwierdza, że kurczę, jednak by poprosił, żebyśmy coś z tym zrobili, bo już się nie da jeździć. Mieliśmy korek, więc na trasę się nie udamy. Na niemiecką autostradę też się nie udamy. To chyba nie jest dzień na testowanie takiego pojazdu. Ale jak widzisz, możemy sobie spokojnie jechać i ta moc nam w ogóle nie przeszkadza, ona jest oddawana bardzo, bardzo płynnie. Cały ten charakter tego samochodu został zachowany, mimo tego, że dorzuciliśmy to grubo ponad 100 koni i 150 Nm. Wszystko zostało zrobione tak, aby to auto zachowywało się jak seryjne, tyle że będziemy mieli więcej frajdy z jazdy. Dzisiaj może tego nie pokażemy w pełni. A jest tutaj jeszcze jeden taki dodatkowy fajny smaczek, który zmieniliśmy. W tym BMW ma coś takiego jak wskaźniki sportowe. Seryjnie te wartości są zupełnie inne. Tak jak tutaj widzisz, w tym momencie mamy to przeskalowane do 960 Nm i 800 koni. Po to, żeby te wartości były dopasowane do mocy, którą mamy w tym momencie w aucie. No i mamy wszystko w trybie komfortowym. Nie? Mamy i zawieszenie w trybie komfortowym, układ kierowniczy w trybie komfortowym, silnik również. Możemy sobie zmienić na program sport. Na sport. Jest troszeczkę głośniej, poprawia nam się reakcja na gaz. Sztywniejszy się staje. Dźwięk jest też już lepszy. Wbrew pozorom nie ma dużych problemów z trakcją. Ze względu na to, że mamy teraz włączony napęd na 4 koła. I mamy bardzo fajną oponę, myślałem 4S. Jedna z moich ulubionych na co dzień. Myślę, że w tym momencie tak naprawdę nie ma lepszej opony do sportowego samochodu, którego używasz w różnych warunkach. No, sam zresztą posiadam taką na swoim aucie. Ale wracając do tego BMW, mamy jeszcze taki tryb jak Sport Plus. A wrzucimy sobie M2. Właśnie mówiłem o M2. Tak, taki przycisk magiczny. Tak. Wtedy wszystko przerzuca nam się na bardziej hardkorowe ustawienie. Mamy tryb Sport Plus, zawieszenie to również w Sport Plus, układ kierowniczy. Ale czuć, że jest od razu twardszy przy delikatnych nierównościach. Tak. Czuć, że już jest. Mamy już też. Czuć i słychać.
Mamy strzały z wydechu? Mamy strzały z wydechu. Jesteśmy w miejscu, w którym jest małe ograniczenie prędkości. Niby bardzo popularny samochód, ale zwraca uwagę przechodniów. No skończyło nam się ograniczenie. Mamy tutaj sympatycznego Fiata, którego sobie wyprzedzimy. Nie mogę wam powiedzieć, ile było, ale... Było dobrze. Jeden mały problem w tym aucie pojawia się. Od zera do utraty prawa jazdy poniżej 3 sekund. Od zera do utraty prawa jazdy poniżej 3 sekund. Właśnie chciałem powiedzieć, że nie widać tego, z jaką prędkością jechaliśmy, ale jechaliśmy bardzo szybko. Jakoś tak jadąc z Patrykiem u boku, czuję się bezpiecznie, mimo tego, że na co dzień nie jeżdżę tak szybkim samochodem. A też zdarza mi się jeździć szybko, to czuję się bezpiecznie. Chyba z tyłu ta świadomość, że jest to kierowca wyścigowy, jakoś napawa mi optymizmem, że w razie czego to on wyprowadzi. Nie tak jak mówił Lotek do Paczesia, że chyba nie wyprowadzisz, no. Przed wózką tak nie wyprowadzisz, no. A tu wyprowadzi, wyprowadzi. W ogóle niesamowita musi być mina posiadaczy supersportowych samochodów z napędem tylko na tylną oś. A nawet jak masz 600-700 koni, nie ma szans, żeby to auto, szczególnie w takich warunkach, jeśli chodzi o przyspieszenie czy prowadzenie, było szybsze na drodze. Nawet na torze. Ale to jest na tyle komfortowe auto, że jakby nie trzeba mieć super umiejętności, żeby potrafić nim jeździć, co nie? Jakby w sensie ta wersja już. Trzeba będzie na 4 koła. Można spokojnie, jakby nowicjusz może kupić ten samochód i się nauczyć nim jeździć, co nie? Bo tutaj nie trzeba jakichś mieć super specjalnych umiejętności, co? Takie auto dla każdego, można powiedzieć. Tak, nie tylko w tym aucie, w tych najnowszych samochodach. Co elektronika robi z tymi samochodami, to jest coś niesamowitego, bo mamy auto teraz ponad 750 koni. Tak. No warunki mamy, jakie mamy. Przyspieszamy sobie i tutaj nie ma czegoś takiego, że autem nam zarzuca. Oczywiście nie mamy wyłączonych wszystkich systemów. No też nie jest to nasz samochód, więc nie będziemy tutaj się bawili tak jak moim autem. Poza tym nie jesteśmy na torze, to przede wszystkim. Ale nie mamy żadnego problemu z przeniesieniem tej mocy na asfalt. I to kiedyś było nie do pomyślenia. Żeby mieć auto do użytku codziennego, które przyspiesza do 200 na godzinę w granicach, albo nawet w dobrych warunkach, poniżej 9 sekund, i można nim było sobie spokojnie dzieci do szkoły odwieźć. Poniżej 3 do setki. To jest naprawdę niesamowite. Ale gdzieś trzeba uważać, to nie można jakieś, trzeba jeździć przepisowo. No zawsze trzeba jeździć przepisowo. Zawsze, no. No tak, ale tak jak ja, odwiozę sobie córeczki do przedszkola. I wracam szybciej, patrzę, jest tor Poznań. Akurat dzisiaj mamy track day. Podjeżdżamy, robimy sobie parę kółeczek. O, patrzę czas, nie, naprawdę jest dobrze i mogę z powrotem sobie jechać do pracy. No coś pięknego. Pamiętam taką fajną sytuację, kiedyś byliśmy na track dayu. Ja 8 miałem najlepszy czas, bo lał deszcz. I było sporo sportowych samochodów. Ja byłem A8. A8 byłem. Taką limuzyną. Trochę większą od tej. W dieslu. I był track day, na którym wszyscy praktycznie mieli sportowe opony. I nikt nie posiadał auta z napędem na 4 koła. Więc w momencie, kiedy padał ten deszcz, zrobiłem 3 kółeczka. Ślizgali się. Tak, i mieliśmy najlepszy czas, więc wszyscy, kurczę, to ty tam masz, no ale to okej, okay, jedno to, że w miarę sobie ogarniam ten samochód, ale miałem napęd na 4 koła i dobrą oponę. I to robiło niesamowitą robotę. Zapomnieliśmy o jeszcze jednej bardzo fajnej rzeczy, która ma to auto. Hamulce. Mamy tu hamulce ceramiczne, które ja na co dzień bardzo lubię. Wiele osób narzeka, że w deszczu mają dużo gorszą skuteczność na początku, jasne. Są... Ale ceramika nie lubi wody, nie? Jakby nie lubiła tak bardzo, to by nie montowali. Oczywiście one w ten pierwszy moment, kiedy są jeszcze wilgotne i nie dotkniemy tego pedału, mają minimalnie opóźniony ten efekt, jeśli chodzi o hamowanie, ale to jest tylko pierwsze hamowanie. Ale później ta skuteczność jest dużo lepsza niż w stalowych. I nie mamy tego problemu, że się przegrzewają. Jak są bardzo nagrzane, no to dostaną wody, to potrafią popękać. Mi się jeszcze nie zdarzyło. To by się nie zdarzyło. Tak, ja nie narzekam. Ja mam w Audi A8. Ja znam mistrza, który po prostu po całej trasie, takiej długiej trasie, umył auto po prostu. Okej, ale on miał mega rozgrzane i lał na nie wodą. No to jest mało rozsądne. To się zgadza. Także potrafią popękać. Sorry, że się tak bawię, ale tak. Ale to mi się bardzo podoba. Mi też się podoba. Ale widać, jak miota, jak szatan. Ale co jest fajne, tutaj też zrobiliśmy tak, że na pierwszych tych biegach masz te strzały, na wyższych biegach, przy większych prędkościach, tak samo jak jest to w generacji autem przed faceliftingiem, już tych strzałów nie będzie. Myślę, że można takim samochodem objechać, bo jest bardzo komfortowy, nie? No bo to jest taka, wiesz, sportowa limuzyna.
O, włączamy sobie, wyłączamy sobie M2. Że można po prostu objechać całą Polskę tym samochodem i nie poczujesz zmęczenia. MK jeszcze ma jakby specjalne fotele, nie? Tak. No, bardzo wygodnie siedzi. Myślę, że klient jak wsiądzie, to pierwsze co zrobi będzie. Klient musi się nauczyć postrzelać, musi się nauczyć strzelać z tego samochodu. To brzmi dziwnie, ale... Dodatkowo, co jeszcze zostało zrobione w tym samochodzie, o czym nie wspomniałem, to te strzelania z wydechu, które masz, one są tak zrobione, że w momencie, kiedy temperatury pójdą nam za wysoko, one nam znikną. Wszystko oczywiście dla bezpieczeństwa. Nie no, coś pięknego. Poezja. To jest tak wygodnie, ja się dzisiaj nie wyspałem. Po prostu tutaj spokojnie kimnąć, nawet pomimo tego strzelania. Najfajniejsze w tym pachurze Motosender to jest to, że można właśnie posiedzieć, pojeździć takimi furami, do których na co dzień, nie ukrywam, że ciężko jest mieć dostęp, nie? Ciężko. To jest coś, co ja kocham w mojej pracy. Takie fury, codziennie. Albo BMW, albo Audi, albo jakieś Bentley'e przyjeżdżają, albo jakieś A8-ki, R8-ki. To jest najfajniejsze. Brabusy, dzisiaj jeszcze Brabus był. Widziałem Brabusa dzisiaj. Najfajniejsza część pracy. Tak, ale to jest te 5-10 minut, kiedy jedziesz na próbę, patrzysz, czy wszystko jest okej. I wszyscy ci tego zazdroszczą, ale później jeszcze kilkadziesiąt godzin nie, ciężkiej pracy. Gdzie pan jest? No nie, do Niechorza dojeżdżam właśnie. Muszę przetestować coś i... To się nigdy nie zdarza. Zawsze tylko wokół komina. Wokół komina. Tylko to, co jest konieczne. Nigdzie się nie wybieramy. To nie jest tak, że traktujemy sobie auto jak taksówki. Nie ma szans. Wszystko za zgodą klientów. Moi drodzy, tym optymistycznym akcentem albo tym takim kończymy w korku. Wzdychając, kończymy w korku, stojąc z 750-konnym samochodem. Jeszcze raz strzel na koniec. Poczekaj, to musimy tak. To, pyk. O, zgas, bo to mamy. Ja mu nagodzę, on zgas. Tak jest. Mina pana w aucie za nami bezcenna. I sąsiedzi myślą, że się wali kamienica obok. To nie kamienica, to tylko BMW M5. Wydaje mi się, czy ten pan to robił oj-oj? Zrobił oj-oj? Oj-oj. Z wydechem Akrapowicza. Tylko w Pachura Motocenter takie rzeczy możecie sobie zamontować. Naprawdę. Zapraszam. Patryk Pachura, Maciej Borowicz, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy. Cześć.